brawo. Też brawo. Oraz witam mieszkańców, dla których przede wszystkim została zrealizowana ta wspaniała inwestycja. Króciutko o inwestycji. Zakres prac. Zakres prac obejmował rozebranie istniejącego utwardzenia z asfaltu i kamienia, rozbudowę sieci wodkan wraz z przyłączami do granicy nieruchomości, wykonanie podbudowy i ułożenie kostki betonowej drogi, parkingów oraz chodnika, zagospodarowanie terenów wokół. Całkowity koszt zadania wyniósł 1 560 320 063 grosze brutto, z czego roboty drogowe wyniosły 1 129 723 71 groszy brutto. Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej wyniosła 430 596 92 groszy brutto. Umowa została podpisana 28 stycznia 2022 roku. Prace zostały zakończone 30 czerwca 2022 roku. Środki na budowę gmina pozyskała z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego. Szanowni Państwo, wykonanie drogi ma ogromne znaczenie nie tylko dla mieszkańców ulicy Mickiewicza, jak i okolicznych rolników, ale również dla wszystkich mieszkańców gminy Trzcińsko-Zdrój. Z uwagi na to, że ulica Mickiewicza prowadzi do naszej wspaniałej nekropolii, na której spoczywają nasi bliscy. Gmina Trzcińsko-Zdrój, mimo ograniczonych środków, stara się i dokłada wszelkich starań, żeby i dba o bezpieczeństwo swoich mieszkańców. Ja w tym momencie podziękuję i przekażę głos dla pana posła. Dziękuję. Szanowny panie wojewodo, panie burmistrzu, szanowni państwo, no i znowu, bo stoimy przed drogą, która z tego co słyszałem ma 450 metrów. Ktoś mógłby powiedzieć, cóż to znaczy w porównaniu z setkami odcinków czasami, jakie odliczą sobie drogi szybkiego ruchu czy autostrady. Ale powiedziałbym tak, dla Trzcińska jest to na pewno wielka inwestycja i tak jak pan burmistrz wcześniej też dosyć plastycznie opowiadał o tej drodze, która to była wcześniej, że to była i szutrówka, i bruk, i wyboje, i karczowisko tam z tyłu zakrzaczone. Ja myślę, że ta porządna, normalna, całkowicie droga, która będzie służyła mieszkańcom, zwłaszcza, że rzeczywiście jest koło cmentarza, gdzie często ludzie się gromadzą, gdzie muszą przyjeżdżać, gdzie muszą parkować, to ma wielkie znaczenie. I w takim razie tak, wielkie podziękowania i gratulacje zarówno dla pana burmistrza, szczególnie dla tych, którzy tą drogę budowali, dla wykonawców, no ale szczególnie gratulacje dla mieszkańców miasta, dla mieszkańców Trzcińska-Zdroju. Niech ten odcinek drogi znakomicie służy. Cieszymy się, że mógł powstać przy rządowej pomocy. Myślę, że to jest dobry przykład współpracy między różnymi ośrodkami, między samorządem, między parlamentem, między panem wojewodą, a więc to, o co nam wszystkim chodzi. Dobra współpraca, dająca dobre efekty. Jeszcze raz gratuluję. Panie pośle, panie burmistrzu, wszyscy szanowni państwo, myślę, że warto dzisiaj przypomnieć jedną rzecz, bo oczywiście na szczęście jesteśmy w takim momencie, kiedy COVID-19 dał nam odetchnąć, oby tak było, chociaż widzimy, że te zakażenia gdzieś w zachodzie Europy wzrastają, obyśmy mieli te najbliższe tygodnie, najbliższe miesiące, jesień, zimę spokojną, ale ja muszę wrócić do tego okresu przed kilkunastu miesięcy, wtedy kiedy zmagaliśmy się z pandemią COVID-19 i wtedy polski rząd podjął taką bardzo szybką, zdecydowaną, jednoznaczną decyzję, że trzeba wspomóc samorządy dodatkowymi środkami z budżetu państwa. I tak powstał Fundusz Inwestycji Lokalnych, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, wtedy w sierpniu na Pomorze Zachodnie do wszystkich samorządów bez wyjątku trafiły środki po to, żeby samorządowcy mogli według własnego uznania tam, gdzie widzieli największe potrzeby, wykorzystać te środki. Z jednej strony oczywiście, żeby poprawić jakość życia, funkcjonowania mieszkańców, a z drugiej strony również po to, żeby utrzymać pewną koniunkturę. I to widać, zmaterializowało się właśnie tutaj w Trzcińsku-Zdroju. Bo z jednej strony za te środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, przy pomocy tych środków, bo tak jak pan burmistrz powiedział, ponad 1,5 miliona złotych cała inwestycja drogowa, ale to nie tylko drogowa, bo również wodno-kanalizacyjna, co niezwykle istotne w kontekście tych powstających tutaj obok nowych mieszkań. Powstaje inwestycja, która ma służyć mieszkańcom. Droga
inwestycja wodno-kanalizacyjna w pobliżu ważnego miejsca, jakim zawsze jest dla naszych społeczności cmentarz, gdzie odwiedzamy swoich bliskich, ale z drugiej strony jest to pomoc również dla przedsiębiorców lokalnych, bo tutaj te inwestycje wykonywała firma, przedsiębiorstwo właśnie z tej gminy, z tego miasta i to jest niesłychanie ważne i to pokazuje, że ten pomysł rządu Prawa i Sprawiedliwości, żeby wtedy zadziałać szybko, żeby przekazać pieniądze samorządowcom, którzy wykorzystają je według własnego uznania, według tego, jak widzą potrzeby w swojej gminie, w swoim powiecie, w swoim województwie i tak się stało tutaj. Jest droga, jest inwestycja wodno-kanalizacyjna, była zaangażowana w to firma lokalna. Lokalna firma mogła wtedy utrzymać zatrudnienie i to jest jakby obraz tych, można powiedzieć, tylko 400 kilku metrów, ale proszę zobaczyć, jak wiele rzeczy udało się w ten sposób zrobić, przy oczywiście współpracy i takiej dobrej woli ze strony pana burmistrza, ze strony samorządu, który chciał się zaangażować i chciał też i znalazł możliwość wyasygnowania środków własnych, bo te środki z budżetu państwa, no to tak jak powiedziałem, około 600 tysięcy złotych, a ponad 1,5 miliona złotych ta inwestycja. Dlatego panie burmistrzu, na pana ręce podziękowania dla pana, ale także dla wszystkich współpracowników, urzędników, państwa radnych, wykonawców, osób z nadzoru, bo to niezwykle ważne, że to zafunkcjonowało. Dzisiaj ta droga jest bezpieczna, jest równa z tym chodnikiem, z miejscami parkingowymi. I to wszystko pokazuje, że możemy tę rzeczywistość zmieniać nawet w tych trudnych czasach. To bardzo ważne, że w czasach COVID-19, kiedy bardzo martwiliśmy się, jak będzie wyglądała nasza gospodarka, jak będzie wyglądała nasza przyszłość, pokazuje to, że oczywiście było trudno, oczywiście ponieśliśmy straty, ale jeżeli porównamy to do tego, co działo się chociażby na południu Europy, kiedy takich programów nie było, no to jesteśmy w nieporównywalnie lepszej sytuacji, choć dzisiaj kolejne nowe wyzwania, bo i wojna na Ukrainie i kwestie związane z inflacją, ale przy takiej dobrej współpracy jestem przekonany, że damy radę również pokonać te problemy właśnie współpracując między rządem a samorządem w tych społecznościach lokalnych dla dobra mieszkańców, bo po to jesteśmy powołani. Dziękuję bardzo. Ja chciałem się przyznać, że popełniłem wielkie faux pas, bo wszystkich przywitałem, a zapomniałem o wykonawcy. Przepraszam panie prezesie, panie Janie. Witamy również pana Jana Wójcika, prezesa firmy Rolwood, głównego wykonawcy. Szukałem tutaj oczyma wcześniej, bo dojechał pan Łukasz Szawaryński, właściciel firmy Via Projekt i tak się zagubiłem. Jeszcze raz bardzo przepraszam. Może ktoś z państwa by chciał jeszcze zabrać głos zebrany? W takim razie dziękujemy i zapraszam do zwiedzenia naszej pięknej inwestycji. Dziękuję bardzo.